dzisiaj w Kaliszu doświadczyliśmy wspaniałej, patriotycznej uroczystości, podczas której został uhonorowany po raz kolejny żołnierz wyklęty, pan Kazimierz Przybyszewski, pseudonim Młot, i w dniu dzisiejszym został nadany mu, o ile tak można powiedzieć, na tym pomniku, który wcześniej mu nadały władze wojskowe, Krzyż Virtuti Militari. Po raz kolejny nasza młodzież niezwykle wspaniale zademonstrowała swój patriotyzm, a nade wszystko uroczystość naszą uświęcił pan poseł, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, pan Michał Jach. Jest to uroczystość niezwykle wspaniała, uroczystość, która jest rocznicą dnia, kiedy władze komunistyczne wymordowały całą komendę wolności i niezawisłości ugrupowania żydowskiego. Jestem szczęśliwa, że leżałam w tej chwili, że zostałeś uhonorowany tym, na co zasłużyłeś. A stało się to po wielu latach starań, utarczek, ale dzięki wsparciu wspaniałych ludzi, szlachetnych, dobrych, mądrych ludzi, jakim jest obecny pan burmistrz i pan dyrektor, doczekaliśmy tej chwili. I jestem pewna, że ty na pewno jesteś gdzieś tu między nami i cieszysz się tak samo jak i my. No, w dniu dzisiejszym świętujemy żołnierzy, którzy byli najbardziej znienawidzonymi wrogami dla komunizmu w Polsce powojennej. To oni podjęli często beznadziejną walkę o wolną Polskę. To oni, większość z nich poświęciło życie. Byli świadomi zresztą tego, że pewnie niewielu z nich przeżyje tą walkę. I cieszy mnie niezmiernie. Jestem zaszczycony i dziękuję władzom i młodzieży Kalisza Pomorskiego, że mogłem wziąć udział w odsunięciu tego pomnika, nagrobka jednego z tych żołnierzy wyklętych, który był mieszkańcem Kalisza Pomorskiego, który tutaj zmarł, a władze miasta oraz mieszkańcy pielęgnują jego grób. Podporucznik Młot, kawaler orderu Virtuti Militari 5 klasy, leży na tym cmentarzu z tyłu za mną, właśnie tam widać piękny pomnik. Cieszę się, że młodzież szczególnie pamięta o takich bohaterach, że młodzież wie, kto to są żołnierze wyklęci, wie, zna tą historię. To jest niezwykle istotne. To, co ich mordercom, co ich tym zbrodniarzom, którzy ich mordowali, torturowali, o co im chodziło, że zamordować ich i zamordować pamięć. Życie im często odebrali, ale pamięci nie, że pamięć odbudowujemy. Dzięki takim właśnie wspaniałym inicjatywom jak ta w Kaliszu Pomorskim. I za to gratuluję panu dyrektorowi szkoły w Kaliszu, dyrektorowi Rydzewskiemu, panu burmistrzowi Garbiczowi, młodzieżom, pani Annie, która przywróciła też pamięć dzięki swojej pracy, swojej wiedzy i dociekliwości. O osobie, której historii życia nikt nie znał, dopóki nie stało się to zaledwie 7 lat temu. Także dziękuję Państwu i gratuluję Kaliszowi, że kultywuje pamięć bohaterów. Zresztą widać, tu są inne pomniki patriotyczne. Miasto małe, miasto Kalisz, a może być przykładem dla największych miast naszego województwa. Mówię to jako mieszkaniec Stargardu, jako ktoś, kto zna Szczecin, że gratuluję. Tu patriotyzm
ma duże znaczenie i za to dziękuję władzom, bo to od nich przede wszystkim zależy. Bieżącym dowodem na kultywowanie i znaczenie tej pamięci w Kaliszu Pomorskim jest szkoła, zespół szkół ponadpodstawowych, w których od lat już funkcjonują klasy mundurowe. Te klasy mundurowe mają niezwykłe osiągnięcia. To, co szkoła czyni dla właśnie tego kształcenia proobronnego, jest w moim przekonaniu takim wzorcowym przykładem, jak to należy rozwiązywać. Wiem, że w ministerstwie tą wiedzę przekazałem do biura do spraw organizacji proobronnych w Ministerstwie Obrony Narodowej. Ministerstwo już wkrótce tą szkołę wciągnie na listę szkół, które otrzymują wsparcie z ministerstwa. Cieszy mnie to i ja jako przewodniczący Komisji Obrony Narodowej też będę wspierał tą szkołę. Zresztą już to robię, bo działalność pana dyrektora budzi moje wielkie uznanie. Ale oczywiście i całego jego zespołu, bo sam dyrektor by nie zrobił. Macie tu wspaniałych ludzi po prostu. Chciałbym państwu przedstawić historię kaliskiego żołnierza wyklętego, pana Kazimierza Przybysławskiego. Otóż pan Kazimierz Przybysławski był nauczycielem naszego liceum, był nawet zastępcą dyrektora. Zmarł w roku 1976. Po jego śmierci grupa nauczycieli, ponieważ był osobą samotną, przygotowała dla niego skromny pomnik, ale w czasach komunistycznych nie można było mówić o tym, że pan Kazimierz Przybysławski był żołnierzem Armii Krajowej, później prześladowany był przez Urząd Bezpieczeństwa i przez władze komunistyczne. I dopiero w wolnej Polsce w 2012 roku cała tutaj nasza lokalna społeczność na czele z panią Anną Przygiędą, z radnymi, z panem burmistrzem doprowadziła do tego, że w 2012 roku powstał pomnik, ten, który znajduje się obecnie na kaliskim cmentarzu, pomnik z informacją o panu Kazimierzu Przybysławskim o tym, że był oficerem AK o pseudonimie Młot i żołnierzem wyklętym. My w naszej szkole, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim bardzo mocno stawiamy na wychowanie historyczne i patriotyczne. W ramach tego wychowania między innymi staramy się wspólnie z uczniami, szczególnie z klas mundurowych, odkrywać historię między innymi żołnierzy wyklętych, a szczególnie właśnie naszego żołnierza wyklętego, pana Kazimierza Przybysławskiego. I właśnie udało nam się odkryć kolejną zagadkę historyczną. Udało nam się odkryć, że pan Kazimierz Przybysławski otrzymał order Virtuti Militari. No i nie można tutaj tak ważnej informacji pominąć na jego nagrobku i dlatego właśnie w dniu dzisiejszym spotkaliśmy się po to, żeby dzięki pomocy władz miasta, pana burmistrza, pana Janusza Garbacza, pomocy Ośrodka Kultury, wielu osób, udało nam się zorganizować dzisiejszą uroczystość i umieścić na pomniku pana Kazimierza Przybysławskiego oficjalną informację, że był kawalerem Virtuti Militari. Staramy się odkrywać historię, staramy się nie tylko odkrywać historię, ale mamy też klasy wojskowe, klasy mundurowe i właśnie takie postacie jak pan Kazimierz Przybysławski, który był oficerem Wojska Polskiego, stanowią, myślę, że dla współczesnej młodzieży, właśnie szczególnie z klas wojskowych, wspaniały przykład. I nie poprzestaniemy, myślę, że nadal będziemy kultywowali pamięć o kaliskim żołnierzu wyklętym i mam nadzieję, że pewnie jeszcze wiele ciekawych, nieodkrytych jeszcze faktów z jego biografii odkryjemy. Dziękuję bardzo.